Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że w XXI wieku jest zagrożenie dyktatury. To zagrożenie dyktatury globalnych koncernów. Facebook, Google, Twitter zaczynają bardzo poważnie od wielu, zresztą lat, niektóre z nich cenzurują debatę publiczną. Ta koalicja, która dzisiaj powstaje, przede wszystkim twórców internetowych ze wsparciem również polityków. Cieszę się, że tutaj dzisiaj jest reprezentacja polityczna również. Ma za zadanie rzucić wyzwanie temu najpoważniejszemu wyzwaniu debaty publicznej w XXI wieku. Ponad podziałami. Bardzo się cieszę, że przyjęliśmy już na samym wstępie, że będziemy uderzać w internecie w cenzurowanie pod hashtagiem przeciw cenzurze. To po pierwsze. Po drugie, że będą podejmowane kolejne kroki i będziemy wzywali do odpowiedzialności po prostu państwo polskie. Z Ministerstwem Cyfryzacji rozmawiamy jako ruch narodowy od półtorej roku. Niestety bez żadnych skutków, niestety bez żadnych efektów. Po trzecie wreszcie będziemy chcieli również debatować na niwie państwowej nad tym problemem, dlatego prawdopodobnie już w marcu odbędzie się duża konferencja na ten temat w Sejmie, co deklaruję jako przewodniczący zespołu debaty publicznej w polskim parlamencie i zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego. Myślę, że w tym zainteresowaniu być powinni wszyscy obywatele, nie tylko niezależni twórcy, nie tylko użytkownicy poszczególnych portali, również media tradycyjne powinny być tym zainteresowane, bo one też w coraz większym stopniu wchodzą do internetu. I ta cenzura w internecie też w coraz większym stopniu będzie ich dotyczyć. To jest wspólna sprawa ponad podziałami ideowymi, politycznymi i bardzo się cieszę i gratuluję inicjatorom tej inicjatywy. Dziękuję.